Biblioteka w Przemęciu oraz jej gminne filie są ważnymi punktami na kulturalnej mapie gminy. Po zniesieniu obostrzeń znów mogą działać, jednak z powodu pandemii pracują na nieco innych zasadach. Działalność bibliotek nie jest jeszcze niestety taka, jak chcielibyśmy dla Państwa, byście mogli do tej biblioteki wejść, dzieci skorzystać z tego, co nasze wspaniałe panie bibliotekarki proponują, co dla nich robią, ale można do biblioteki zajrzeć przy drzwiach, panie, wypożyczą wam książki, możecie te, które macie już w domu, do nas zwrócić. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników, miłośników książek biblioteki pracują w trybie szczególnej dbałości o przepisy sanitarne. Przygotowaliśmy specjalne regały na kwarantannę, gdzie tam te książki przez 3 dni oczekują, aby móc je z powrotem wypożyczyć. Zachowujemy tutaj wszelkie względy bezpieczeństwa, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się zdrowiem. Choć działalność bibliotek jest utrudniona dzięki internetowi, możliwe jest organizowanie konkursów dla czytelników. Proszę śledzić stronę internetową, gdzie pojawił się już w tej chwili konkurs związany z Tygodniem Bibliotek. Dlatego, że Tydzień Bibliotek jest, jego termin się nie zmienił i panie bibliotekarki przygotowały dla was propozycje wielu ciekawych książek, jak również konkursów, które ogłosiliśmy w sumie dla każdej kategorii wiekowej, bo i dla maluchów z przedszkola, i dla starszych dzieci, i jeszcze starszej młodzieży. Więc zachęcam do wzięcia udziału w tych konkursach. Przygotowujemy się również do stworzenia kolejnych filmów, ale to będzie niespodzianka, więc jeszcze szczegółów tych filmów, bajek nie będę zdradzać Państwu. No i pojawi się konkurs związany z wirtualnym spacerem. Czyli to, o czym wspominałam wcześniej. Zachęcam, aby obejrzeć to, co tam przygotowaliśmy, zajrzeć na stronę przemysł360.pl. W związku z tym będzie ogłoszony konkurs dla Państwa. Zobaczymy, jak dobrze mieszkańcy, czy też może osoby odwiedzające, turyści, znacie gminę Przemęt.